Witamy Państwa na Kujawsko-Pomorskiej Konwencji Godzina dla Polski Jarosława Gowina. Iwona Michał. Andrzej Wandowicz. Witamy Państwa serdecznie. Dziękujemy, że Państwo w ten poranek, przedpołudnie, sobotnie przyszli, mimo barowej pogody, która bardziej zachęca do siedzenia przed telewizorem i oglądania tego, co w tej chwili jest w telewizjach transmitowane, a więc facetów za szklanej szyby, którzy utracili kontakt ze społeczeństwem, którzy są piękni, amerykańscy, którzy robią super profesjonalne konwencje, ale oni już są poza światem, poza nami. Oni nie mają kontaktu z nami, z Polakami, którzy chcą zmieniać Polskę, bo im w tej Polsce jest niedobrze. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Szanowni Państwo, są takie dni w życiu regionu ważne, które po prostu później się pamięta i właśnie mam nadzieję, myślę, że jest to taki właśnie dzień. Że to jest dzień, którym my tutaj w regionie kujawsko-pomorskim zaczynamy zmieniać Polskę. Będziemy to robić oczywiście razem z Jarosławem Gowinem. Witamy jeszcze raz. Szanowni Państwo, jest wśród nas wiele, wiele znakomitości. Przedstawiciele świata polityki, kultury, samorządowcy. Wszystkich na pewno nie przedstawimy. Nasze spotkanie jest dość żywiołowo przygotowywane i tak też będzie prowadzone. Także z góry przepraszamy, jeżeli nie wszystkich zdołamy przedstawić Państwu, ale na pewno podstawowy trzon osób, które mają swój dorobek w funkcjonowaniu naszego regionu i kraju, mają ogromny. Postaramy się Państwu w tej chwili przedstawić. Jest z nami Wojciech Mojzesowicz. Jeden z najbardziej rozpoznawanych polityków naszego kraju. Autorytet w dziedzinie, niekwestionowany autorytet w dziedzinie rolnictwa, problemów polskiej wsi. Były minister rolnictwa. Witamy serdecznie. Jest z nami burmistrz Wałbrzeźna. Jest z nami radny wojewódzki, Ryszard Grobelski, wybrany z listy Platformy Obywatelskiej, ale dziś już jest z nami. Panie Ryszardzie, kiedy najbliższa sesja? W sejmiku? Jutro? Pojutrze. Za 10 dni. Jaka decyzja? Tutaj. Zostaje. Jest pan z nami. Brawo. Maciej Eckart, były wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Witamy serdecznie. I pan Robert Szatkowski, człowiek, który jeszcze kilkanaście dni temu startował w konkursie na szefa struktur powiatu bydgoskiego Platformy Obywatelskiej. Dziś jest z nami. Witamy. Grzegorz Roszak. Były poseł Platformy Obywatelskiej. Jest z nami. Szanowni Państwo, są też z nami ludzie zasłużeni dla Torunia. Na przykład jest z nami wieloletni przewodnik po Toruniu, pan Żurowski. Zapraszam. Są z nami nauczyciele. Ja akurat jestem nauczycielem, znam, wiem, po twarzach widzę. Są też moi byli uczniowie, nie tylko moi. Są też, jak widzę, studenci, uczniowie, pracownicy różnych zawodów. Wszystkich bardzo serdecznie witamy. Witamy mocną ekipę bydgoską, toruńską Kongresu Nowej Prawicy. Partii, która uznała, że bardzo dużo nas łączy i postanowiła również dzisiaj przyjść i z nami uczestniczyć w tym wspaniałym wydarzeniu. Witamy republikanów z Torunia, z Bydgoszczy, z Niechocinka. Witamy. Tak.
Tak, bo pewnie na pewno czas pomału nas goni. W związku z tym witamy wszystkich Państwa serdecznie, którzy tutaj przyszli na salę. Szanowni Państwo, byłem wczoraj w Sejmie, dokładnie po 2 latach pierwszy raz odwiedziłem to miejsce, a dokładnie byłem w holu domu poselskiego. I jakiś taki dziwny ruch był. Wyjątkowo wiele osób, mówię, piątek, wieczór, coś się musi dziać, coś się dzieje. Posłów rzeczywiście z 2 największych polskich partii przechodziło tam mnóstwo. No. Podchodzili, witali się z byłym kolegą sejmowym i te nasze rozmowy wyglądały mniej więcej tak. Cześć Andrzej, a w tle telewizja, z którym występuje pan Jarosław Gowin. Spoglądają na telewizję, na mnie, mówią: a, to wy knujecie z tym Gowinem. Ale przecież wam się nie uda. Jak wam ma się udać? Nie macie pieniędzy, jesteście biedni, nie macie państwowych dotacji, a dziś bez pieniędzy w polityce niczego nie można zrobić. Drugi. Cześć. Słyszałem, że zakładacie coś tam z Gowinem, jakąś inicjatywę, ale słuchajcie, po co wy to robicie? Przecież nie ma żadnej szczeliny między Platformą a PiS-em. To wam się nie uda, to kompletnie bez sensu. Kolejny. Cześć. Słuchaj, no ludzie mówią, że z Gowinem coś budujecie, ale przecież wy nie macie absolutnie żadnych szans. I tak dalej, i tak dalej. Takich rozmów naprawdę było kilkanaście. Oni po prostu sobie nie życzą naszej obecności na publicznej scenie. Ale my im udowodnimy, że naszą determinacją zdobędziemy serca Polaków. My się od nich różnimy tym, że nie zamykamy się za szklanym ekranem, nie mamy milionów złotych z dotacji państwowych, nie działamy jak organizacje kartelowe, tylko jesteśmy autentycznym, oddolnym ruchem. I co nas wyróżnia? Mamy lidera, który nie boi się zmieniać Polski. Mamy lidera, z którym wiemy, że ta zmiana jest możliwa. Szanowni Państwo, zapraszamy. Jarosław Gowin. Witam Was bardzo serdecznie na tym naszym spotkaniu rzeczywiście przyjaciół. Tych, którzy chcą zmieniać Polskę. Tych, którzy, tak jak mówił przed chwilą Andrzej, nie zamykają się w świecie limuzyn rządowych. Nie organizują wygłaszanych konwencji za pieniądze wyjmowane z portfeli emerytów czy młodych małżeństw wychowujących dzieci. My spotykamy się w gronie tych, którzy chcą Polskę zmieniać tak, żeby z tej Polski, żebyśmy my wszyscy, nasze dzieci, nasi wnukowie mogli być dumni. To dla mnie wielka radość, że spotykam się z Wami w takim dniu. W dniu, w którym odbywają swoje konwencje też te dwie największe partie, które zabudowały scenę polityczną i nikogo na tę scenę nie chcą wpuścić. Udowodnimy im, że wciśniemy się i rozbijemy ten duopol 2 oligarchii partyjnych zawłaszczających Polskę. Dla mnie, mam nadzieję, że dla nas wszystkich to jest dzień radosny, ale ten dzień pokrywa też taka nutka smutku. Bo dzisiaj odbył się pogrzeb Marianny Popiełuszko, matki błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszko. Pozwólcie Państwo, że poproszę nas, abyśmy uczcili jej pamięć minutą ciszy.
Dziękuję bardzo. Drodzy przyjaciele, ja byłem tutaj w Toruniu stosunkowo niedawno, 4 miesiące temu. Dla mnie to zupełnie inna epoka. Nie tylko dlatego, że wtedy byłem przedstawicielem pewnej partii, jak niektórzy tutaj na sali, którzy już razem ze mną, czasami wcześniej, czasami trochę później, tę partię opuścili. Ale te 4 miesiące to prawdziwa epoka w moim życiu. Bo ja przez te 4 miesiące przejechałem ponad 20 tysięcy kilometrów. Odbyłem setki spotkań. Spotkałem tysiące ludzi. Ludzi nieobojętnych, ludzi zatroskanych Polską, ludzi chcących tę Polskę zmienić. I mogę powiedzieć z ręką na sercu, że nie ma dzisiaj polityka, który lepiej niż ja znałby problemy, jakimi żyją normalni Polacy, który lepiej niż ja znałby ich troski, znałby ich radości, znałby ich nadzieje, ich marzenia. Chcę wam powiedzieć, że w Polsce dzieje się dużo rzeczy. Rzeczy złych i rzeczy dobrych. Nigdy nie zapomnę rozmowy z pewnym przedsiębiorcą, niedaleko stąd, z Wielkopolski. Opowiadał mi, że jeszcze parę lat temu jego firma zatrudniała ponad 200 osób. Potem pojawiły się zarzuty ze strony Urzędu Skarbowego. Po tych kilku latach sąd oczyścił go z tych zarzutów. Cóż z tego? W międzyczasie jego firma zbankrutowała. 200 rodzin pozbawionych zostało środków do życia. Jego córka, wybitnie zdolna studentka, musiała rzucić te studia, żeby wyjechać do Londynu i pracować na zmywaniu, po to, by utrzymywać swoje młodsze rodzeństwo, bo on, człowiek kiedyś bardzo zamożny, stracił cały majątek na skutek niesprawiedliwych zarzutów. Pewnie odzyska część tego majątku, na pewno. Sąd przyznał mu odszkodowanie. Odszkodowanie z naszych pieniędzy. Ale czy ktoś przywróci jemu, jego dzieciom, pracownikom jego firmy, rodzinom tych pracowników? Czy ktoś im przywróci nadzieję? Czy ktoś im przywróci wiarę w to, że Polska może być państwem sprawiedliwym? Że Polska może być państwem, w którym stawia się na przedsiębiorczość, stawia się na aktywność, w którym otwiera się drogę przed ludźmi chcącymi działać dla dobra swojego, swoich rodzin, całej społeczności? Spotkałem też rzeczy dobre. Dojechałem do miasta w województwie lubuskim, gdzie jeszcze pod koniec lat 90. było ponad 40% bezrobocie w 50-tysięcznym mieście. Wyobraźcie sobie skalę ludzkich tragedii, skalę rozmaitych patologii, które musiały temu towarzyszyć. I wtedy, na początku lat 2000, zdarzyło się coś niezwykłego. Do swojego rodzinnego miasta postanowił wrócić przedsiębiorca po to, żeby ratować to miasto. Przedsiębiorca z dużej metropolii. Wrócił do swojego rodzinnego miasta, sprzedał swoją firmę, wystartował w wyborach na prezydenta tego miasta i wygrał. Wygrał minimalnie. Po 4 latach w następnych wyborach zdobył 84%. Po kolejnych 4 87%. Mimo tego, że przeciwko niemu swoich kandydatów wystawiły wszystkie partie. Pewnie za rok zbliży się do granicy 90%. Dlaczego? Dlatego, że w tym czasie to miasto, które było obszarem kompletnego upadku, kompletnej zapaści, zmieniło się w prężny ośrodek rozwoju przemysłowego. Pod wieloma względami przoduje w Polsce, na przykład jeżeli chodzi o wykorzystanie środków unijnych. A więc można. Możliwe są rzeczy dobre. Są rzeczy złe, są rzeczy dobre, ale jakich jest najwięcej? Polska jest krajem zmarnowanych szans. Jest krajem niewykorzystanego potencjału. I to dotyczy także waszej ziemi, województwa kujawsko-pomorskiego. Macie centralne położenie w Polsce, wspaniałe położenie. Macie świetne rolnictwo. Pan minister Mojżesowicz mógłby długo o tym opowiadać. Macie ogromny potencjał technologiczno-produkcyjny. Macie wspaniałe instytucje kulturalne. Silne ośrodki
akademicki, unikalną w Europie, linię sieci wodnej. I co? I wasze województwo ciągle znajduje się gdzieś tam na szarym końcu. Trzeba zapytać władze samorządowe, jak to się dzieje, dlaczego te szanse są niewykorzystane. Dlaczego nadzieja tak wielu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego na to, żeby żyć zamożnie, żyć w województwie lepiej rządzonym, dlaczego ta nadzieja jest niespełniona? Przyjechałem całą Polskę i muszę wam powiedzieć, że wszędzie i w takich województwach jak kujawsko-pomorskie, w województwach niewykorzystanych szans i w takich województwach, które rozwijają się dużo lepiej. Niedawno byłem na Dolnym Śląsku. Wszędzie w całej Polsce słychać jedno wołanie, jeden głos. Wołanie o zmianę. I jesteśmy tutaj dzisiaj razem po to, żeby zmienić Polskę. Co trzeba zrobić, żeby Polakom żyło się lepiej? Żeby się czuli bezpiecznie? Żeby mieli poczucie, że ich potencjał, ten wspaniały potencjał kreatywności, przedsiębiorczości, pracowitości Polaków jest wykorzystywany, a nie, że ciągle natrafiają na bariery, które rzuca im pod nogi ich własne niewydolne państwo. Żeby Polska odpowiadała naszym aspiracjom, naszej potrzebie dumy z tego, że jesteśmy Polakami, bo jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Ale żeby Polska odpowiadała naszej dumie, musimy stawić czoło trzem wielkim kryzysom. Pierwszy z nich to kryzys gospodarczy. Najpierw było mówiono, że go nie ma. Potem ogłoszono, że właśnie się skończył. No bardzo dobrze, że skończyło się coś, czego nie było. Bardzo dobrze, już teraz mówię bez ironii, że wzrost gospodarczy w ostatnim kwartale był nieco wyższy, ale jeżeli ktoś twierdzi, że kryzys się skończył, to niech porozmawia z przedsiębiorcami, niech porozmawia z normalnymi Polakami, a nie tylko aparatczykami partyjnymi. Niech każdy z nas zaglądnie do swojego portfela i odpowie panu premierowi Tuskowi, czy naprawdę kryzys się skończył. Co trzeba zrobić, żeby w Polsce było więcej pracy, żeby ponad 2 miliony Polaków nie musiało szukać szans dla siebie. Polaków często bardzo energicznych, pracowitych, dobrze wykształconych, młodych, żeby nie musieli szukać szans dla siebie gdzieś o tysiące kilometrów od swojej ojczyzny. Co trzeba zrobić, żeby Polacy nie zarabiali 4 razy mniej niż mieszkańcy Europy Zachodniej? Odpowiedzi na to pytanie powinniśmy szukać u przedsiębiorców, bo to oni tworzą nowe miejsca pracy, to oni dają zatrudnienie, to oni są podatki, to oni rozwijają swoje firmy. Chcę powiedzieć, że w dzisiejszych czasach siła danego państwa to jest w ogromnej mierze siła jego gospodarki, a siła polskiej gospodarki będzie zależała od siły polskich przedsiębiorców, zwłaszcza od tych małych i średnich firm, które stanowią podstawę polskiej gospodarki. Ci przedsiębiorcy od dawna mówią, czego potrzebują, żeby móc stworzyć nowe miejsca pracy, żeby móc płacić lepiej swoim pracownikom. Potrzebują niskich, prostych podatków. Potrzebują prostego prawa gospodarczego. Potrzebują sprawnych sądów. Potrzebują jasnego prawa budowlanego, nie takiego, które blokuje wszelkie inwestycje. Potrzebują ograniczenia sprawozdawczości, tej zmory setek tysięcy przedsiębiorców. Potrzebują zmiany ustawy o zamówieniach publicznych, z którą nie może sobie poradzić nikt. Od najdrobniejszego przedsiębiorcy, przez samorządowców, poprzez ministrów, skończywszy na premierze. Wszyscy na tę ustawę narzekają. I od wielu lat nie możemy się doczekać jej zmian.
jak powinna wyglądać ta ustawa o zamówieniach publicznych. Przyjrzyjmy się temu, kto wygrywa przetargi w takich państwach jak Niemcy, Austria czy Hiszpania. Wygrywają firmy niemieckie, austriackie, hiszpańskie. A kto wygrywa przetargi w Polsce? Też firmy niemieckie, austriackie i hiszpańskie. Chcę powiedzieć jasno, trzeba zmienić ustawę o zamówieniach publicznych. Nie tylko tak, żeby ona była jasna, prosta, ale tak, żeby te przetargi wygrywane były przez polskie firmy. W tej chwili trwa wystąpienie premiera Tuska. Kiedy wielokrotnie podczas różnych dyskusji i sporów z nim mówiłem, że trzeba realizować te postulaty polskich przedsiębiorców, którzy są solą tej ziemi, to słyszałem od premiera, że gdyby mnie słuchał, to Platforma miałaby 10% poparcia. Gdy kandydowałem przeciwko niemu, wygłaszając te postulaty, to pisał w liście do członków Platformy, że to jest program partii małej, partii wolnorynkowej. Zdaje się, że pan premier w tej chwili zgłasza te różne postulaty. Te postulaty, które ja wygłaszałem przez lata i które przypomniałem tutaj dzisiaj. Czyżby pan premier pogodził się z tym, że Platforma będzie partią 10%? Tak, chcę powiedzieć Donaldowi Tuskowi, tak będzie. Platforma będzie miała 10% poparcia, ale nie dlatego, że realizuje te postulaty, tylko dlatego, że przez 6 lat ich nie realizowała. I dlatego... I dlatego, że zbyt wielu ludzi Platformy zapomniało o tym, czemu służy polityka. Polityka to nie jest zabieganie o przywileje dla siebie, członków swoich rodzin, dla znajomych. Polityka to nie jest wymienianie się zegarkami z zaprzyjaźnionymi biznesmenami. Polityka to jest służba. I ci wszyscy, którzy zapominają o tym, że powołani są do tego, aby służyć Polakom, wcześniej czy później doczekają się ze strony Polaków sprawiedliwej oceny. Wszyscy w Polsce tak naprawdę wiedzą, wszyscy politycy wiedzą, co trzeba zrobić, żeby gospodarka rozwijała się szybciej. Trzeba stawiać na polską przedsiębiorczość. A co proponują te dwie główne partie? Jedna partia rządząca podnosi podatków i podnosi podatki i traktuje przedsiębiorców jak dojne krowy, jak cytrynę, którą można w nieskończoność wyciskać. Taka była polityka ministra Rostowskiego. A co proponuje druga partia? Lider tej drugiej partii mówi, że jeszcze bardziej podniesie podatki i w dodatku nałoży na przedsiębiorców domiar i obejmie ich lustrację. Otóż chcę powiedzieć, że nas, zebranych tutaj na tej sali, łączy głęboki szacunek dla polskich przedsiębiorców. Przekonanie, że oni są solą tej ziemi. I że obowiązkiem wszystkich Polaków, polityków, Polaków też, jest wspieranie polskiej przedsiębiorczości. Polska posiada już kilkadziesiąt, może nawet kilkaset firm, które zdobywają rynki europejskie, które śmiało mogą konkurować z firmami, najlepszymi firmami zagranicznymi. Problem tych polskich przedsiębiorstw polega na tym, że o ile te zagraniczne firmy cieszą się poparciem swoich rządów, o tyle polscy przedsiębiorcy, polskie firmy, te najbardziej innowacyjne, te tworzące najwięcej to wysokopłatnych miejsc pracy, one żadnej pomocy ze strony państwa nie otrzymują. Czy nie powinno być tak, że każdej wizycie zagranicznej premiera i prezydenta towarzyszy delegacja polskich przedsiębiorców? Czy nie powinno być tak, czy nie jest pora najwyższa, żebyśmy zaczęli chlubić się polskimi przedsiębiorcami, żebyśmy zaczęli chlubić się stanem rozwoju polskiej gospodarki i tym wszystkim, co miliony Polaków swoją ciężką pracą od 20 paru lat wypracowali?
Chcę też powiedzieć, że Pana Najwyższy, aby Polaków, zwłaszcza polskich przedsiębiorców, przestać traktować w ich własnym kraju jak obywateli drugiej kategorii. Co mam na myśli? Po 1989 roku, kiedy potrzebowaliśmy inwestycji zagranicznych, zapewniliśmy zagranicznym inwestorom liczne przywileje. Tak, wtedy było to pewnie konieczne. Ale minęło ćwierć wieku. Ćwierć wieku wolnej Polski. I jaką mamy dzisiaj sytuację? Mamy sytuację taką, że polscy przedsiębiorcy płacą podatki, a zagraniczni inwestorzy tych podatków nie płacą. Jak mają się rozwijać polskie sklepy, te małe i średnie sklepy, jeżeli muszą konkurować z wielkimi sieciami międzynarodowymi? Polskie sklepy, polscy handlowcy płacą podatki, te sieci międzynarodowe cały zysk wyprowadzają poza Polskę. Czym się to kończy? To musi się skończyć tym, że polski handel będzie upadał. A w momencie, gdy te zagraniczne sieci zdobędą pozycję monopolistyczną, to będą mogły, już zaczynają to robić, narzucać zaniżone ceny polskim producentom, rolnikom, przedsiębiorcom. Chcę powiedzieć, że podstawowy, święty obowiązek każdego polityka dzisiaj w Polsce to jest dbałość o zapewnienie równych szans dla polskich przedsiębiorców. Pamiętacie tę sytuację z roku 2008, kiedy zaczął się kryzys w Europie i zarząd koncernu Fiat stanął przed takim wyborem. Mógł uruchomić produkcję nowej linii samochodu albo w świetnie prosperującej, przynoszącej duże zyski, w fabryce w Tychach, albo w padalnie zarządzanej, rzężącej, dotkniętej ciągłymi strajkami w fabryce we Włoszech. Rachunek ekonomiczny był jednoznaczny. Należało otworzyć tę produkcję w Tychach. A co powiedział prezes koncernu Fiat? Powiedział, będziemy ten samochód produkować u siebie, we Włoszech, bo jesteśmy patriotami i chcemy tworzyć nowe miejsca pracy, przede wszystkim dla Włoch. To jest lekcja nowoczesnego, prawdziwego, mądrego patriotyzmu gospodarczego. I chciałbym, aby wszyscy politycy w Polsce kierowali się takim patriotyzmem gospodarczym. I obiecuję wam, że wtedy, kiedy zmienimy kształt polskiej polityki, to takie zasady patriotyzmu gospodarczego wreszcie będą w Polsce realizowane. Co proponuje zamiast tego rząd? Podobno nie ma kryzysu, ale minister finansów, ten były, zobaczymy jak się zachowa obecny, zapowiedział wielki skok. A to nie jest skok rozwojowy polski, skok cywilizacyjny. To jest skok na nasze oszczędności emerytalne. To, co proponuje rząd w sprawie drugiego filaru emerytalnego, to jest nic innego jak próba wywłaszczenia 16 milionów Polaków z ich prywatnej własności. To, co miliony Polaków zaoszczędziły przez 14 lat, to rząd Platformy i PSL-u chce jako kiełbasę wyborczą wydać w ciągu 2 lat. Chcę powiedzieć, i nie jestem w tym odosobniony, jest coraz więcej instytucji państwowych, podległych rządowi, Rządowe Centrum Legislacyjne, Prokuratoria Generalna, nawet Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Chcę powiedzieć, że to jest rozwiązanie skrajnie szkodliwe. Zarówno z punktu widzenia przyszłych emerytów Polaków, jak i z punktu widzenia polskiej giełdy, w której te towarzystwa emerytalne inwestują. Z punktu widzenia polskich firm. To, co planuje rząd, uderza w wiarygodność polskiego państwa. Zniszczy nam reputację na wiele lat. A ta reputacja przekłada się przecież na pieniądze, na koszty obsługi długu czy na inwestycje. Jeżeli, jak twierdzą przedstawiciele rządu, jest tutaj dobrowolność w tej sprawie, to dlaczego nie mogę przenieść swoich oszczędności emerytalnych z ZUS-u do OFE?
jeżeli bym chciał. Jeżeli to rozwiązanie jest takie korzystne dla emerytów, to dlaczego minister Dostowski nie przeniesie swoich oszczędności emerytalnych z prywatnego funduszu Wielkiej Brytanii do ZUS-u? Ja uwierzę, że to jest korzystne dla emerytów, gdy on przeniesie swoje oszczędności do ZUS-u. Zobaczymy, czy to zrobi. Drodzy przyjaciele, kryzys gospodarczy to tylko jeden z wymiarów polskiego kryzysu. Drugi wymiar jest na dłuższą metę jeszcze bardziej dramatyczny. Nasze spotkanie pewnie będzie trwało półtorej godziny. Co wydarzy się w tym czasie? Wydarzą się rzeczy smutne, bo niektórzy z nas, niektórzy z Polaków odejdą do Pana. Wydarzą się też rzeczy radosne, bo narodzi się wiele dzieci, a narodziny każdego dziecka to jest cud powstania nowego wszechświata. Ale jaki będzie bilans tych śmierci i tych narodzin? Otóż tylko w ciągu naszego spotkania z mapy Polski zniknie jedna klasa szkolna. O tyle polskie społeczeństwo się skurczy. Potrzeba roku, by z mapy Polski zniknęło miasto wielkości Torunia. Do roku 2060, według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, ma nas być o 8 milionów mniej. Co to oznacza? Nie chodzi o to, żebyśmy mieli manię wielkości. Nie chodzi też tylko o to, że dzieci to źródło naszego szczęścia, to źródło sensu naszego życia. Chodzi także o wymierne skutki gospodarcze. Jeżeli będzie nas o 8 milionów mniej, jeżeli na jednego pracującego będzie przypadał jeden emeryt, jeżeli w roku 2060 z jednego z najmłodszych społeczeństw w Europie staniemy się społeczeństwem najstarszym, to będzie oznaczało, że po drodze załamie się nasz system ubezpieczeń społecznych, a w ślad za nim załamie się polska gospodarka. I chcę powiedzieć, że polityka rodzinna, nie żadna prorodzinna, bo ten przedrostek prosugeruje jakieś przywileje, uczciwa polityka rodzinna, bo w interesie każdego państwa jest wspieranie rodziny, że ta polityka rodzinna musi przestać być wreszcie mylona po 25 latach z polityką socjalną. To nie chodzi tylko o pomoc dla tych rodzin, które nie dają sobie rady w życiu. Owszem, trzeba im pomagać, zwłaszcza wtedy, kiedy mają kłopoty bez własnej winy. Ale chodzi o pomoc adresowaną do wszystkich polskich rodzin. Mamy dzisiaj jeden z najniższych na świecie, bodajże na 209 miejscu. Jesteśmy współczynnik dzietności. Znaczy to jest tak, że młode Polki, młodzi Polacy nie chcą mieć dzieci. Zobaczcie, co dzieje się, kiedy wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii. Okazuje się, że tam Polki przeciętnie mają ponad dwójkę dzieci. Co to znaczy? To znaczy, że w Polsce młodzi Polacy, młode Polki boją się posiadania dzieci, bo posiadanie dzieci graniczy czasami wręcz z heroizmem w sytuacji, w której państwo w żaden sposób, albo tylko w sposób pozorny, wspiera rodziny. Chcę powiedzieć, że polityka rodzinna to jest być albo nie być Polski i najwyższa pora, żeby taką politykę opracować. Wraz z gronem ekspertów, bardzo wybitnych ekspertów, korzystając też z pomocy kolegów z PJN-u, którzy pod tym względem byli prawdziwymi prekursorami w polskiej polityce, przygotowałem taki program polityki rodzinnej. On się opiera na trzech podstawowych filarach. Filar pierwszy to równe traktowanie wszystkich rodzin. Dzisiaj jest tak, że z urlopów rodzicielskich, no,
praktyce to są prawie zawsze urlopy macierzyńskie, że z tych urlopów może korzystać zaledwie 1/3 młodych pory, bo tylko 1/3 zatrudniona jest na umowach etatowych. A co z pozostałymi 2/3? Co z tymi Polkami, które się uczą? Co ze studentkami? Co z tą ogromną rzeszą młodych Polek, które zatrudnione są na tak zwane umowy śmieciowe? Czy one wszystkie w swoim własnym kraju są obywatelkami drugiej kategorii? Dlatego pierwsza i podstawowa zasada polityki prorodzinnej, zasada równości, musi oznaczać, że urlop macierzyński ma przysługiwać każdej matce. Zasada druga, to jest zasada wolności wyboru. Niedawno głosowaliśmy w Sejmie wniosek o referendum w sprawie 6-latków i większość rządowa wyrzuciła do kosza 1 000 000 podpisów. Podpisów złożonych przez zatroskanych rodziców czy zatroskanych dziadków. To jest tylko jeden z wielu przykładów takiego przymusu stosowanego przez państwo, stosowanego przez część polityków wobec rodzin. Ale chodzi o sprawy dużo bardziej podstawowe nawet niż kwestia 6-latków. Dzisiaj jest tak, że tylko część rodziców może posyłać dzieci do przedszkola. Ci rodzice otrzymują pewne realne wsparcie ze strony państwa. A co z pozostałymi 2/3 rodziców? Bo to tak mniej więcej 1/3 rodziców, 1/3 dzieci ma dla siebie miejsca w przedszkolu. Otóż zasada wolności oznacza, że każdy z rodziców może zdecydować, czy chce posyłać dziecko do przedszkola, czy na przykład wychowywać je w domu. Ale jeżeli decyduje się któryś z rodziców, decyduje się poświęcić wychowaniu dziecka, albo jeżeli wychowaniem dziecka zajmuje się babcia czy wynajęta opiekunka, to każdy rodzic powinien otrzymywać taki bon wychowawczy. Z tym bonem wychowawczym albo może iść do przedszkola, posłać tam swoje dziecko, albo tym bonem wychowawczym opłacić pracę tej mamy, która się zajmuje wychowaniem dziecka, tej babci czy tej opiekunki. Podobnie należy wprowadzić bon edukacyjny, tak żeby każdy z rodziców mógł z tym bonem edukacyjnym zdecydować, w której szkole będzie się kształcić jego dziecko. I wreszcie trzecia podstawowa zasada polityki rodzinnej. To jest poważne traktowanie konstytucyjnej zasady, że małżeństwo, rozumiane jako związek kobiety i mężczyzny, że rodzina, że macierzyństwo znajdują się pod szczególną opieką i ochroną ze strony państwa. To poważne potraktowanie powinno wyrażać się całym szeregiem decyzji, na przykład stworzeniem systemu zachęt dla samorządów, do tworzenia karty dużych rodzin, karty umożliwiającej rodzinom wielodzietnym, wielu wspaniałym rodzinom, umożliwiającej im tańsze czy bezpłatne korzystanie z instytucji kulturalnych czy ze środków komunikacji. Owszem, już dzisiaj wielu mądrych samorządowców tworzy takie karty, ale tworzy je z własnych środków. A jak długo państwo, rząd będzie przerzucał na samorządowców ciężary wykonywania zadań, które należą do samego rządu? Chcę też powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego, to co prawda w pół roku po moim odejściu, ale jednak rząd przyjął rozwiązanie, które proponowałem, aby przy ocenie skutków każdej nowej ustawy uwzględniać nie tylko konsekwencje z punktu widzenia finansów, ale konsekwencje także z punktu widzenia rodziny. Ten przepis już wszedł w życie, ale czekamy na dużo bardziej podstawowe rozwiązania, przede wszystkim na odpowiedni system ulg podatkowych, tak aby ci rodzice, którzy wychowują dzieci, którzy zapewniają przyszłość polskiemu narodowi,
przyszłość polskiemu społeczeństwu, aby oni otrzymywali w formie ulg podatkowych jakiś ekwiwalent swojego wysiłku, swojej ciężkiej pracy, swojego poświęcenia, nakładów finansowych na wychowanie dziecka. Ten projekt, te trzy zasady przedstawiłem już kilka miesięcy temu. Wtedy część ekspertów powiedziała, no ile to będzie kosztować, nie stać nas na to. Po pierwsze, chcę powiedzieć, że wszystkie te rozwiązania są bardzo dokładnie policzone również pod kątem skutków finansowych. I one nie kosztują, nie kosztowałyby polskiego budżetu ani jednej dodatkowej złotówki. Bo można każde z tych rozwiązań wprowadzić w życie tylko przez lepsze wykorzystanie tych środków, które już dzisiaj państwo przeznacza na wspieranie rodzin. Tyle tylko, że dzisiaj robi to w sposób nieefektywny, że duża część tych środków jest marnowana, że one nie trafiają do rodzin, do tych, którzy potrzebują, że są gdzieś po drodze przejadane przez polityków czy przez administrację państwową. I po drugie, tym, którzy mówią, że nie stać nas na politykę rodzinną, chcę powiedzieć, że jest dokładnie odwrotnie, że nie stać nas na to, żeby nie mieć polityki rodzinnej. Bo jeżeli nie będziemy mieli tej polityki rodzinnej, to polska gospodarka się załamie. I jest wreszcie trzeci kryzys, któremu musimy stawić czoło. I stawimy mu czoło. Widzę to po waszych twarzach, widzę to po tym, jak wielu nas tu spotkało się na tej sali. To jest kryzys zaufania do klasy politycznej. Ponad dwie trzecie Polaków twierdzi, że nie ma dzisiaj partii politycznej, na którą mogliby z czystym sumieniem zagłosować. Zawód polityka od dawna znajduje się na samym dole rankingu zaufania. Ronald Reagan powiedział kiedyś, tak sobie troszkę zażartował, że mówi się, że polityka to drugi najstarszy zawód świata. No jak się przygląda, jak polityka wygląda, to dochodzi do wniosku, że bardzo niepokojąco przypomina pierwszy z tych zawodów. Chcę powiedzieć, że te słowa są szczególnie aktualne, niestety, dzisiaj w Polsce. Ale chcę też powiedzieć, że polityka może wyglądać zupełnie inaczej. Że ona może być bezinteresowną troską o dobro wspólne. I taką politykę będziemy tworzyć. Finansowanie partii z budżetu. Coś, co miało zapewnić wysokie standardy polityczne, uwolnić politykę od korupcji, doprowadziło do jeszcze większych patologii. Doprowadziło do tego, że scena polityczna została zabudowana przez partie, które przypominają kartele, które przypominają wielkie przedsiębiorstwa. Te kartele całkowicie poza jakąkolwiek kontrolą ze strony obywateli. Co roku wydają grube miliony. Miliony wyciągnięte z naszych portfeli. Liderzy partii, podległy im aparat partyjny, całe te oligarchii uwłaszczyły się na tym ogromnym majątku. I dzisiaj główna troska tych oligarchii partyjnych polega na tym, żeby nikogo nowego nie wpuścić na scenę polityczną. Blokuje się dostęp do polityki nowych ludzi, młodych, bezinteresownych. Blokuje się dostęp do polityki tym, którzy kiedyś działali w wielkim ruchu Solidarność, którzy tworzyli przez te 20 lat wiele fundamentalnych reform. Dzisiaj często tacy wartościowi ludzie zepchnięci są gdzieś na boczny tor. Dobrze wiadomo, co trzeba zrobić, by ograniczyć tę patologię, by zapewnić uczciwą konkurencję na scenie politycznej.
by otworzyć drogę do polityki nowym ludziom. Obieprze trzeba zlikwidować te dotacje budżetowe. Albo radykalnie je ograniczyć, ale jeżeli ograniczyć, to musimy poddać je bardzo ścisłej kontroli. Każda faktura ma być natychmiast wywieszana w internecie. Każda faktura ma być natychmiast przedstawiana Państwowej Komisji Wyborczej i wszystkim obywatelom, tak żebyśmy nie dowiadywali się po latach, że nasze pieniądze, nasze podatki wydawane są na wino i cygaro dla oligarchów partyjnych. Chcę też powiedzieć, że zmiany musi ulec ordynacja wyborcza. Ta dzisiejsza promuje aparat partyjny. Promuje ludzi wiernych, miernych, za to wiernych, ale wiernych nie Polaków, wiernych swoim bosom partyjnym. Trzeba wprowadzić jednomandatową ordynację wyborczą i to jest jeden z filarów. W ostatnich dniach Polacy dowiedzieli się o ogromnej skali korupcji. A muszę powiedzieć, że jako minister wiem, były minister, wiem o wielu faktach. I jeszcze niejednym takim faktem będziemy wszyscy zaskoczeni. Ale nawet ja jestem zszokowany tymi informacjami, o których dowiadujemy się z doniesień medialnych, z komunikatów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wszystko wskazuje na to, że to, co ujawnione zostało do tej pory, to jest tylko wierzchołek góry lodowej. I to dobrze, że są instytucje takie jak Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chciałbym, żebyśmy nagrodzili tych dzielnych policjantów za ich ciężką, odważną pracę serdecznymi oklaskami. Oprócz represji, one są konieczne wobec tych, którzy łamią prawo i którzy okradają prawo, ale oprócz represji potrzebna jest prewencja, potrzebne jest dobre i stale monitorowane prawo. Trzeba wyeliminować mechanizm nepotyzmu i nominacji partyjnych w administracji państwowej i w spółkach Skarbu Państwa. Trzeba dokończyć prywatyzację i przekazać do sektora prywatnego wiele zadań, które dzisiaj wykonują instytucje państwowe. To właśnie tam, na styku tego, co prywatne i tego, co państwowe, powstaje korupcja. Prywatyzacja, odsunięcie tych oligarchii partyjnych od dostępu do naszej wspólnej własności. To jest najlepszy sposób na zapobieganie korupcji. Problem w tym, że partie władzy nie wyglądają na zainteresowane w prewencji. Nie zależy im na przejrzystości procedur, ale raczej na utrzymywaniu niedowładu, takiego systemowego niedowładu, na którym rosną grupy brudnych interesów. Drodzy przyjaciele, chcę wam też powiedzieć, że polska polityka od lat sparaliżowana, zabetonowana przez konflikt dwóch wielkich oligarchii partyjnych. Te dwie partie i ich konflikt służy im sam. Tak, dzięki temu, że tak ze sobą walczą. To im słupki notowanie rosną. Ale co z tego wynika dla normalnych Polaków? Czy to nie jest konflikt kompletnie jałowy? Czy on nie dotyczy kwestii kompletnie zastępczy. Chcę powiedzieć, i to jest bardzo poważny zarzut, że te dwie wielkie partie w swoim własnym interesie świadomie dzielą Polaków, świadomie rozbijają jeden naród na wrogie sobie plemiona. I chcę powiedzieć, że pora skończyć z takim podejściem do polityki. Podejściem opartym na jałowym konflikcie,
pora jest na politykę opartą na rozmowie, na porozumieniu, na szukaniu kompromisu, na rozwiązywaniu realnych problemów milionów normalnych Polaków. Pora też na nową elitę polityczną, na nowych liderów. Potrzebna jest nam nowa jakość. Tej nowej jakości nie stworzy Jarosław Gowin. Nie stworzy go żaden z tych polityków, których znacie z ekranów telewizyjnych. Ta nowa jakość wymaga nowych liderów. I po to tutaj jestem. Po to jesteśmy tutaj razem. Żeby z naszego gronu, ze środowisk samorządowców, przedsiębiorców, ludzi organizacji pozarządowych, ludzi reprezentujących świat nauki, środowiska akademickie, żeby z tych środowisk wyłonić setki i tysiące nowych liderów. Liderów, którzy zmienią kształt polskiej polityki, którzy nadadzą tej polityce na nowo charakter służby. Po to tutaj jesteśmy, żeby przewietrzyć Warszawę, żeby przewietrzyć Sejm, żeby polityka wreszcie zaczęła odpowiadać potrzebom Polaków. Polityka musi być oparta na wartości. I to nie mają być wartości importowane z zagranicy. To nie mają być wartości, które my przejmujemy, bo jak papuga naśladujemy innych. To mają być te wartości, którymi żyją miliony Polaków. Podróżując po Polsce, rozmawiając z Polakami, doszedłem do wniosku, że jest pięć takich prostych wartości, podstawowych wartości, najważniejszych dla Polaków. O niektórych z nich mówiłem. Praca. Jesteśmy narodem ludzi ciężko pracujących, chcących samodzielnie utrzymywać siebie, swoje rodziny, chcących uczciwie się bogacić. Rodzina. Ta podstawowa wartość, ten fundament naszego życia. Wolność. Wolność, która oznacza, że decydujemy o sobie sami, że sami sobą rządzimy. Wolność, która najpełniejszy wyraz przybiera w tej najbardziej udanej z reform przeprowadzonych po roku 1989, czyli z reformy samorządowej. Czwarta wartość, ta wartość, z której wyrosła wolna Polska, to jest solidarność. Solidarność słowami księdza Tischnera, jeszcze wcześniej świętego Pawła, to znaczy jeden drugiego ciężary nosi. Dzisiaj tę wartość solidarności najpełniej realizują ci, którzy działają w organizacjach pozarządowych. Wreszcie piąta wartość. Tą piątą wartością jest tradycja. My jesteśmy stąd. Jesteśmy z Polski. Jesteśmy z tego dumni. Chcemy pozostać Polakami. Chcemy zachować tradycję i wiarę naszych przodków. Z szacunkiem dla innych tradycji, z poszanowaniem wolności tych, którzy naszych tradycji nie podzielają, ale tu jest Polska i tu będziemy żyli takimi wartościami i takimi tradycjami, które bliskie są pokoleniom Polaków. Na każdej z tych wartości mógłbym mówić długo, ale myślę, że lepiej ode mnie. Zrobią to ludzie, którzy na co dzień uosabiają te wartości, żyją. Pozwólcie, że zaproszę teraz na scenę kogoś, kto jest z wykształcenia pedagogiem, ale z zawodu i z wyboru przedsiębiorcą, kto odnosi w tej działalności gospodarczej bardzo duże sukcesy, ale do tego ma jeszcze czas, żeby działać społecznie, żeby angażować się politycznie, żeby być wiceprezesem jednej z zaprzyjaźnionych partii. Wiem, że ta osoba, którą zaraz poproszę na scenę, miała dzisiaj drobną przykrość. Miała policję drogową, ale mam nadzieję, że dotarł do nas pan Piotr Najzer. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry Państwu.
Nazywam się Piotr Najzer. Przyjechałem faktycznie reprezentując Kongres Nowej Prawicy. Jestem tutaj jeszcze liczną grupą, ponieważ tak jak pan Jarosław wspomniał, w wielu poglądach się nie zgadzamy. Mamy inne pomysły na wprowadzanie rozwiązań, ale jedno jest pewne. Wszyscy, jak tu siedzimy, jestem o tym przekonany, doskonale wiemy i widzimy, że w Polsce dzieje się źle. Faktycznie, jadąc tutaj dzisiaj do państwa, miałem stłuczkę. Znowu miałem okazję zetknąć się z systemem, straciłem półtorej godziny, tłumaczenia, mongolskie w ogóle dyskusje z policją. Tak naprawdę nic się nie stało, bo auto uszkodzone to nie jest problem. Prywatne ubezpieczenia takie kwestie załatwiają. No ale dla zasady, mandat temu, tu wyjaśnienie, wpisanie papierków, półtorej godziny niewykorzystane. Ile punktów zabrano? Mi akurat nie, ja byłem poszkodowany, ja dostałem strzał w tył, natomiast ten, co się na mnie zatrzymał, jeszcze przyjął w tył kolejne auto, także tych dwóch kierowców za mną, niestety oni dostali i punkty, no i po kieszeni. Również im tam budżet państwa poleciał. Proszę państwa, faktycznie jestem przedsiębiorcą. Pracowałem w Polsce na etat, pracowałem na czarno. Również odważyłem się założyć firmę. Przez kilka lat ją prowadziłem, ale stwierdziłem, że Polska to nie jest kraj dla młodych ludzi, proszę państwa. To nie jest kraj dla ludzi przedsiębiorczych. Ja również z racji tego, że działam politycznie, jeżdżę po kraju z tysiącami głównie młodych ludzi, którzy pytają mnie, co zrobić, żeby w tym kraju zarobić godziwe pieniądze. Więc ja pytam, co znaczy godziwe pieniądze? No takie, które wystarczą mi na to, żebym mógł żyć spokojnie, nie myśleć o tym, czy opłacę wszystkie rachunki, czy wystarczy mi na zapłacenie wszystkich podatków, ZUS-u i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, my takie pieniądze zarabiamy. Instytut Misesa wyliczył, że 83% z tego, co zarabiamy, w tej chwili jest nam odbierane w podatkach. Wyobraźcie sobie, że macie tak naprawdę 4 razy więcej pieniędzy w kieszeni. Jestem przekonany, że wykorzystacie je właściwie. Ja znalazłem wyjście z tego sytuacji. Postanowiłem w pewnym momencie zacisnąć zęby i nie utrzymywać, nie karmić tego pasożyta, który toczy polskie społeczeństwo. Mam na myśli oczywiście obecne państwo polskie, które jest dla przedsiębiorców opresyjne. I postanowiłem zaryzykować i założyłem firmę w Wielkiej Brytanii. Proszę państwa, okazuje się, że nie miało to absolutnie żadnego wpływu na to, czy ja jestem dalej patriotą, czy nie jestem. Powiem więcej. Z punktu widzenia patriotyzmu gospodarczego robię dla Polski więcej niż osoby, które płacą podatki tutaj. Ponieważ wszystkie pieniądze, jakie zarabiam, bo tam nie płacę żadnych podatków, bo są tak wysokie kwoty zwolnione od podatków, że ja wszystkie pieniądze, które do tej pory zarabiam, wpuszczam w polską gospodarkę. Wydaję to po prostu na zakupy. Dzięki temu to ja tworzę miejsca pracy, bo ktoś musi mi te usługi wykonać. To ja wspieram polskich sklepikarzy, u których robię zakupy, a nie państwo, które zabiera te pieniądze, po drodze 3/4 przeżera i resztę rozdysponuje w jakichś tam dotacjach, ulgach podatkowych itd. itd. Proszę państwa, znajdźmy wspólny sposób na to, w jaki sposób... Znaczy, ZUS tak naprawdę sam się zniszczy. Tu nam za wiele nie trzeba do tego przykładać ręki, ale w jaki sposób spowodować, aby wszelkie partie, wszelkie opcje polityczne odczepiły się od gospodarki. To jest sposób na stworzenie miejsc pracy w Polsce. Jeżeli którykolwiek polityk powie wam, ja stworzę miejsca pracy w Polsce, on oczywiście mówi prawdę. Bo on przecież zapomni wszystkich swoich znajomych, stworzy albo jakiś resort, albo jakiś urząd dodatkowy i ci ludzie tam będą pracować, ale ich wynagrodzenia będą płacone z waszych podatków. Tak? Bo nie są twórcze miejsca pracy. Miejsca pracy tworzą przedsiębiorcy. Ja dzięki temu, że nie muszę tych pieniędzy, które zarabiam w większości, odprowadzać na jakieś dla mnie osobiście zupełnie fikcyjne konto gdzieś w ZUS-ie, gdzieś w urzędzie skarbowym. Nie mam pojęcia, co się dalej z tymi pieniędzmi dzieje. Ja te pieniądze mogę przeznaczyć na to, żeby właśnie kogoś zatrudnić, komuś zlecić wykonanie jakiegoś zadania itd., itd. To się wiąże oczywiście z odpowiedzialnością, bo często padają w moją stronę pytania, no ale ty nie będziesz miał emerytury. Więc ja pytam, a ty będziesz miał? No właśnie, proszę państwa, ja
dbam o swoją emeryturę sam. Odkładam pieniądze gdzieś tam sobie w jakiejś prywatnej firmie. Ale jak ta firma mnie zawiedzie, to ja przynajmniej mogę wziąć umowę do ręki i iść z nią do sądu. W Polsce kilku było odważnych, którzy poszli do sądu z ZUS-em. Po niektórych podejrzewam ślad zaginął, po prostu zbankrutowali, tak? I niestety, z państwem nie wygramy w sądzie. Z prywatną firmą wygramy. Proszę państwa, dlaczego tak się dzieje? Króciutko. Są cztery sposoby wydawania pieniędzy. Jeżeli swoje pieniądze wydajemy na swoje potrzeby, to robimy to bardzo efektywnie, bardzo roztropnie i nie marnujemy ani grosza. Jeżeli swoje pieniądze wydajemy na cudze potrzeby, również robimy to roztropnie, staramy się nie wydać za dużo niepotrzebnie, nie zmarnować tych pieniędzy. Natomiast tą efektywnością bywa już różnie. Tutaj idealnym przykładem jest kupowanie prezentów. Prezenty nie zawsze są trafione, no bo niekoniecznie musimy znać potrzeby kogoś obcego, tak? Trzeci sposób jest taki, że wydajemy cudze pieniądze na swoje potrzeby, no i tutaj hulaj dusza, nie ma żadnych granic. Przykładem jest budowa na przykład urzędów, ZUS-ów i tak dalej. Widzicie państwo, tam idą miliony złotych, marmury, złote klamki i tak dalej, bo nie trzeba liczyć pieniążków, które można wydać, no to nie ma problemu. A już najgorszym sposobem jest wydawanie cudzych pieniędzy na cudze potrzeby, ponieważ po pierwsze, nie liczymy tych pieniędzy, bo jak one płyną strumieniem z kieszeni Polaków, wydajemy je na potrzeby ludzi, których w ogóle na oczy nie widzieliśmy, nie wiemy, jakie one są, no to mamy później jakieś przestrzelone inwestycje, które gdzieś tam droga prowadząca do lasu zupełnie niepotrzebnie, bo trzeba było limit wyrobić. Tak to się niestety odbywa w Polsce i to trzeba skończyć. Proszę państwa, żeby Polacy mogli spokojnie żyć, żeby młodzi ludzie nie musieli z Polski wyjeżdżać, żeby tutaj była praca, państwo musi się od tego odczepić, bo praca w Polsce jest, tylko ona jest nieopłacalna. Pracy w Polsce jest aż nadto. Zauważcie, chyba nikt nie twierdzi, że my jesteśmy wysoko rozwiniętym krajem. To jest tyle do zrobienia, że da się po prostu w parę nie iść. Dlaczego Polacy są najlepszymi specjalistami na świecie, praktycznie w każdej dziedzinie? Pojeździcie po świecie, po największych firmach, które są pionierami, tam wszędzie inżynierowie znajdziemy jakiegoś Polaka. Jesteśmy bardzo pracowitym narodem, o czym wspominał pan Jarosław. Dlaczego mamy dalej pozwalać na marnowanie tej przedsiębiorczości, tej umiejętności pracy? Dziękuję państwu bardzo i gorąco wszystkich zachęcam do tego, żeby to nie było wam obojętne. No, panie Piotrze, chciałbym takie wnioski dostać. Gratuluję. Ale myślę, że takie, tak serdeczne i tak szczere oklaski to chcieliby dostać dzisiaj i Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński. Problem na tym, że ich oklaski opłacane są suto z podatków milionów Polaków. Proszę państwa, druga wartość to jest rodzina. Rodzina na ogół kojarzy nam się z mamami, z paniami, z tą piękniejszą i wartościowszą częścią rodzaju ludzkiego. Ale ja chcę poprosić na scenę tatę. Bo to jest, proszę państwa, zupełnie unikalna rzecz, że był tata, który potrafi przebijać troje dzieci naraz. Zapraszam szczęśliwego tatę trójki, trojaczków, Nataszy, Franka i Ignasia, a państwu znanego na pewno z innej roli wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego i radnego sejmiku wojewódzkiego, pana Macieja Eckharta. Jakże niezwykłe wprowadzenie. Tak, proszę państwa, to prawda. Od 2,5 roku jestem szczęśliwym, niewyspanym ojcem wspaniałych trojaków i chyba to jest najlepsza, najwartościowsza rzecz, jaka mi się w życiu przydarzyła i z tego Panu Bogu i opatrzności z tego powodu bardzo dziękuję. Ale dziękujemy też małżonce, panu marszałku. To prawda, jest bardzo dzielną i pracowitą osobą i bez niej na pewno to wszystko by nie wyglądało tak dobrze, jak wygląda. Ale proszę państwa, żyjemy w takim kraju, gdzie pojawienie się nowego człowieka na świecie oprócz jak najbardziej naturalnej radości przysparza wiele obaw. Ja jestem tak na dobrą sprawę na pierwszej linii tego frontu,
tak zwanej polityki prorodzinnej państwa. Przynajmniej się dowiedziałem, że polskie państwo ogłosiło rok rodziny. To się bardzo uśmiałem, bo patrząc na to, w jakich okolicznościach tam przychodzi zmagać się z tą rzeczywistością, nie jest to wcale prawda. I tak patrząc na polską rodzinę, doszedłem do wniosku, i to zresztą pan Jarosław wcześniej w swoim wystąpieniu zawarł. Jesteśmy poddani jakby trzem obszarom, które napierają na jej autonomię, na jej byt. Pierwsze to rzeczywiście jest demografia. Jeżeli tutaj się nic nie zmieni, to jesteśmy na najlepszej drodze do tego, żeby za chwilę powiedzieć, kto z nas na tej sali zgasi ostatni świat. Za 25 lat, proszę państwa, ludzi w wieku powyżej 80 lat będzie jeszcze raz tyle. Osób w wieku 65-74 będzie o 80% więcej. A dzieci będzie się rodzić tylko 160 tysięcy. I to jest to, co tutaj wielokrotnie się przebijało na tej sali. Prosto odnosi do tego, że system finansów publicznych, jakiegokolwiek zabezpieczenia ludzi na starość, nie będzie istniał. Drugim obszarem, który napiera na rodzinę, to jest redefinicja rodziny, która następuje dzisiaj. Są środowiska, no musimy ich przecież nazywać po imieniu, bo każdy je widzi, kiedy włączy telewizor, które zmierzają do tego, aby tradycyjne, oczywiste i naturalne pojęcie rodziny wykoślawić i przedstawić ją jako pewien ewenement historyczny, który powinien ustąpić nowej modzie, nowym problemom, które tą rodzinę kompletnie, jeżeli chodzi o jej definicję, wywracają do góry nogami. Jeżeli nie uda nam się obronić tradycyjnej definicji rodziny, wynikającej z prawa naturalnego, to za chwilę tak na dobrą sprawę państwo nie będzie miało mandatu żadnego do tego, aby tę rodzinę wspierać. Bo tak na dobrą sprawę artykuł 18 Konstytucji, który przywoływał tutaj pan Jarosław, jest też dobrym żartem, bo skoro Konstytucja mówi, że małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety i że państwo chroni ten związek jako naturalny, chroni macierzyństwo, chroni rodzicielstwo i rodzinę, to w tej dzisiejszej propagandzie, która tę rodzinę dotyka, kiedy tak na dobrą sprawę rodzina wielodzietna jest ewenementem, czy czymś, co poddawane jest bardzo często jakimś ironicznym uwagom, to że za chwilę nie będzie praktycznie czego bronić. I tak na dobrą sprawę ten model rodziny wielopokoleniowej, bo tak wszyscy chyba z tych tradycji rodzinnych mamy to zakorzenione, będzie czymś, co już nie będzie w Polsce obowiązywało. Kolejnym elementem, takim trzecim obszarem, który tą rodzinę uderza, to jest oczywiście byt materialny. My musimy strasznie dużo z żoną się napracować, aby z tych naszych pensji, a także różnych dodatkowych zajęć, które bierzemy, opłacić te wydatki, które są. I to nie jest proste, bo puszczenie trójki małych dzieci do przedszkola, a tam, gdzie my puszczamy te dzieci do przedszkola, to przedszkole jest płatne. Do tego konieczność utrzymywania także osoby, która w każdej chwili jest w stanie nam pomóc, jeżeli dzieci zachorują, to jest obciążenie budżetowe sięgające 30-40%, tak na dobrą sprawę, plus do tego koszty takiego zwykłego życia. To kiedy żoną siadamy na koniec miesiąca, robimy sobie taki rachunek ekonomiczny, to praktycznie cały czas jesteśmy pod kreską. Ledwo się spinamy. Może państwa to nie dotyczy, ale u nas na przykład miesięcznie jest 120 litrów mleka. Jeżeli państwo sobie to wszystko pomnożycie odpowiednią liczbę, to wyjdzie tak prozaiczna rzecz, jak utrzymanie bytu materialnego rodziny. Jeżeli rzeczywiście nie nastąpi jakaś radykalna zmiana w systemie podatkowym, jeżeli nastąpi jakakolwiek zmiana także mentalna tych, którzy sprawują władzę, kiedy nie skończy się zwykłe gadanie o rodzinie, a zacznie prawdziwa praca na rzecz rodziny, to ja jestem spokojny o przyszłość moich dzieci. Ja mam wprowadzić się w to, co powiedział mój przedmówca. Ja tak na dobrą sprawę od państwa nic nie chcę. Państwa jako instytucji. Ja tylko chcę, żeby państwo mi nie zabierało. Żeby państwo mi zostawiło te pieniądze, które... Te pieniądze, które z trudem zarabiamy, żeby one nie zostały rozgrabione przez ten polski system podatkowy, który tak na dobrą sprawę rodzinom wielodzietnym czy rodzinom, które posiadają w ogóle jakieś dziecko, życie nie ułatwia. Z chwilą, kiedy nasza rodzina się powiększyła, to ja w moim banku usłyszałem bardzo szczere wyznanie
urzędnika, który powiedział, że już jakąkolwiek zdolność kredytową straciłem. I to też jest jakiś taki asumpt do zastanowienia się, że instytucje zaufania publicznego, jakimi są banki, dzisiaj są odwrócone od rodzin, które posiadają dzieci. I chyba czas najwyższy to zmienić. Dziękuję. Dzisiaj na rano spotkałem się w Bydgoszczy z grupą przedsiębiorców, ludzi kultury, działaczy społecznych skupionych w klubie Kapitał. Może pamiętam, że... Kujawsko-Pomorski Klub Kapitał. Rozmawialiśmy tam o problemach polskiej gospodarki. Mówiliśmy między innymi, ci przedsiębiorcy mówili o tym między innymi, że polskie firmy nie mogą, zwłaszcza te małe, średnie, nie mają skąd wziąć kredytu. Nie ma banków, które są gotowe ich kredytować. Tak, nie ma banków, które gotowe są kredytować polskie rodziny. No, przyjdzie czas, kiedy banki na nowo trafią w polskie ręce. Bo tak jak trzeba dbać o to, żeby mieć prężny polski kapitał, tak trzeba dbać o to, żeby sektor bankowy był też w polskich rękach. Wtedy bezpieczeństwo polskich rodzin będzie dużo większe. Panie ministrze, tutaj kolega prosi o głos. No za chwilę. Teraz jest kolej na inną wartość. Na wartość, która z kolei tak, rodzina się na ogół kojarzy z paniami. Tak, wolność rozumiana jako samorządność na ogół kojarzy się z panami. Zresztą ja mam jak najlepsze zdanie o samorządowcach, ale jak tak podróżuję po Polsce i spotykam się z nimi, to są często właśnie tacy panowie już w moim wieku, o pokaźnych gabarytach, z sumiastymi wąsami, tak to często wygląda. A ja nikogo takiego nie zaproszę na scenę. Zaproszę na scenę kogoś, kto jest przeciwieństwem takiego stereotypu polskiego samorządowca. Zaproszę młodą, pełną uroku, delikatną, ale bardzo dynamiczną, radną gminy Łysomice, panią Katarzynę Włody. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie, więc ja reprezentuję dzisiaj samorząd gminy Łysomice i chciałabym trochę powiedzieć o roli samorządu w Polsce. Mianowicie samorząd terytorialny jest jednostką, która jest najbliżej każdego z nas. Rozumie nasze potrzeby, rozumie nasze problemy. I niejednokrotnie ta jednostka samorządowa jest obarczana różnymi zadaniami od naszego państwa. No i niestety często bywa tak, że nie mamy wsparcia ze strony państwa, aby te zadania realizować. Dla mnie jednostka samorządowa jest jakby taką komórką w naszym ciele. Jeżeli ta komórka może działać sprawnie, swobodnie, to cały kraj, czyli cały cało również może działać swobodnie. Jednak też spotykam się z taką trudnością, a mianowicie to jest taka bierność ze strony naszych mieszkańców, którzy nie chcą działać, bo nie widzą sensu, mówią, że się nic nie da już zrobić. A my mamy pewną broń, jest to wolność. Wolność, która daje nam prawo wyboru. I powiem Państwu, że tak sobie czasami myślę, że gdyby, nie wiem, 70% Polaków poszło do urn wyborczych, jak ten nasz kraj by wyglądał? Pewnie byłby inny. Dlatego każdego z Państwa proszę o to, aby rozmawiać ze swoimi bliskimi, aby mówić o tym, że mamy taką możliwość, aby zmieniać nasz kraj, aby był lepszy. I właśnie akcja Godzina dla Polski taką akcją jest. Ja widzę w niej nadzieję i widzę w niej nadzieję na lepszą Polskę. Dziękuję. Myślę, że wszyscy wiążemy z tą akcją i z tym, co wyłoni się już wkrótce z tej akcji, będzie o tym mowa za chwilę, wiążemy z tym nadzieję. Bo Polska i Polacy potrzebują nadziei, nadziei na te dobre zmiany. Tak, i takie zmiany kiedyś przyniósł nam wspaniały, historyczny, wpływający na bieg losów świata, ruch Solidarności. Dzisiaj ta wartość Solidarności realizowana jest już nie tylko,
ani nawet nie przede wszystkim przez związkowstwo, ale najpełniej realizowane jest przez w obszarze tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego, w tych wspólnotach ludzi połączonych wartościami, którzy działają na rzecz swoich małych ojczyzn, skupiają się w rozmaitych organizacjach pozarządowych. Chciałbym za moment zaprosić na scenę jednego z takich ludzi, ale też człowieka, który nie tylko wyrósł z ruchu Solidarność, a potem działał aktywnie społecznie, do dzisiaj działa aktywnie społecznie, działał politycznie, jest Państwu wszystkim dobrze znany, bo był do niedawna posłem z tego regionu, a ja mam zaszczyt powiedzieć także, że jest moim przyjacielem, pan Grzegorz Roszak. Szanowni Państwo, jestem nauczycielem przede wszystkim. W związku z tym, mówiąc o Solidarności, odwołam się do swoich doświadczeń pedagogicznych. Kilka tygodni temu rozmawiałem z grupą młodych uczniów, bardzo mądrych, przedsiębiorczych, uczniów pierwszego liceum Jana Kasprowicza. Rozmawiałem o tym, czym dla nich jest Solidarność. Dla naszego pokolenia wszyscy wiemy, wielka Solidarność, z wielkiej litery pisana, symbol tej drogi, która otworzyła nam niepodległość. Dla młodych, mądrych ludzi z liceum Jana Kasprowicza Solidarność to, jak powiedzieli, wzajemne wspieranie się w słusznej sprawie. I to bardzo mądre i trafne określenie. Cieszę się, że taką mądrą młodzież mamy, mimo tylu nieudolnych prób, nieudolnego reformowania i nieustannego reformowania systemu edukacji. Wspierajmy się, działajmy razem w słusznej sprawie. W słusznej sprawie, czyli zmieniajmy to otoczenie, które jest nas najbliżej, na lepsze. Zmieniajmy nasze osiedla, szkoły. Zmieniajmy rzeczywistość gminną, miejską, ale zmieniajmy rzeczywistość w całej Polsce. Widzę tutaj na sali licznych swoich kolegów, przyjaciół z różnych miejsc tutaj do nas dotarli. Jest na przykład pan były wicestarosta inowrocławski Sławek Szeliga, który jest aktywnym do dzisiaj działaczem radnym samorządu. Widzę Józefa Drazgowskiego, szefa organizacji, która walczy o lepszy kształt naszej przyrody. Widzę całą masę różnych innych ludzi z różnych właśnie organizacji, ludzi o różnych temperamentach, którzy te temperamenty poświęcają słusznej sprawie. W związku z powyższym myślę, że grzechem byłoby, gdybyśmy tę naszą energię, te doświadczenia, kompetencje i wiedzę, które wszyscy mamy, byśmy pozwolili, aby one uległy rozproszeniu. Więc bądźmy solidarni, jednoczmy nasze pragnienia, marzenia, dążenia, działajmy skutecznie w słusznej sprawie. Dziękuję. Grzegorz Grobie, jak ja, był posłem Platformy, opuścił tę partię rok przede mną, byłeś też dla mnie takim wyrzutem sumienia. Brakowało ci, ale cieszę się, że dzisiaj znowu jesteśmy razem i razem będziemy tę polską scenę polityczną zmieniać też z tymi osobami, które wymieniłeś i mam nadzieję, że ze wszystkimi na tej sali, oczywiście włączając świat mediów. Proszę Państwa, i wartość ostatnia, tradycja, to czym żyjemy, to co śni nam się, to co nosimy pod powiekami, świat naszego dzieciństwa, świat naszych przodków, ten wspaniały polski świat. Chciałbym poprosić o zabranie głosu kogoś, kto już był tutaj przedstawiony na początku, jest jednym z najbardziej znanych polskich polityków, pełnił wiele ważnych funkcji, był i posłem, i ministrem, i Państwo go znakomicie znacie, bo jest jednym z naturalnych liderów województwa kujawsko-pomorskiego. Pan minister Wojciech Mojżeszowicz. Świetnie wystąpienia młodych ludzi, ja mam powiedzieć o tradycji. Tradycja może być zła i dobra. My mówimy o tej dobrej. Bardzo często przekazujemy te dobre tradycje. My w środowisku wiejskim staramy się przekazywać to z pokolenia na pokolenie. Tam, gdzie to się udaje, to znaczy, że tam była dobra tradycja. Tam mówiono o Polsce, o pracy,
Ja bardzo często mówię na spotkaniu z moimi kolegami rolnikami. Pamiętaj, że brama to nie jest granica. Że twoje podwórze nie jest najważniejsze. To trzeba zaszczepiać następnym pokoleniu. Szacunek do ziemi. Ja pamiętam, mój dziadek zawsze mi opowiada, że byłem taki mały. Opowiadał mi o Polsce, o tym, co się działo. Ale przede wszystkim opowiadał mi o ziemi. Dlatego, że to jest jeden z najważniejszych elementów. Gdzie jest sukces rodziców, a gdzie klęska? Jeżeli udaje nam się przekazać pozytywną tradycję, a w większości się udaje, w dobrej polskiej rodzinie, tam gdzie mama to jest mama, a tata to jest tata, że dziecko wie, że od taty możesz się spodziewać surowości i wymagania, od mamy czułości. To jest polska prawdziwa rodzina. I wtedy tą tradycję, na którą bardzo chętnie się powołujemy, nawet ważni tego świata, mimo dużych pieniędzy, biznesu, tempa, mówią, wracają. Gdzie jest moja tradycja? Gdzie są moje korzenie? Gdzie był mój pradziadek? My ich szukać nie musimy. I zauważcie, oprócz tych materialnych rzeczy mamy tą rzecz piękną, tą tradycję, że nie jesteśmy znikąd, że jesteśmy stąd, że byliśmy tutaj, że tam był mój pradziad, że on tam pracował, że mieli do niego szacunek. Bo jest jedna bardzo ważna rzecz w życiu, mówię to do młodych ludzi, szybko traci się zaufanie, jedną złą decyzją. Pracować na zaufanie, na pozycję trzeba bardzo długo. Ja jestem tutaj i jestem przekonany, panie ministrze, kolego Jarosławie, że tą tradycję będzie pan szczepił, bo to bardzo ważna rzecz dla Polaków. Dziękuję bardzo, panie Władysławie. Ja będę w stanie strzec tej tradycji i będę w stanie realizować, działać na rzecz tych wartości, o których mówimy, tej wizji Polski, która nas łączy, będę robić to skutecznie, tylko wtedy, kiedy będziemy to robili razem z panem, z wami wszystkimi. Jest nas już ponad 20 tysięcy. Ponad 20 tysięcy osób w Polsce wyraziło swoje poparcie dla akcji Godzina dla Polski. To jest akcja skupiająca tych, którzy chcą działać bezinteresownie. Albo na rzecz swojej małej ojczyzny, osiedla, miasta, regionu, albo na rzecz tej dużej ojczyzny, jaką jest Polska. Te 20 tysięcy ludzi trzeba jakoś zorganizować. To nie jest zadanie proste, a jest człowiek, który się tego podjął, którego zapraszam na scenę, krajowy koordynator akcji Godzina dla Polski, Piotr Bradziński. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że jestem w Toruniu. Cieszę się, bo my jesteśmy ludźmi optymistycznymi, w przeciwieństwie do tych, o których wspomniał na początku pan Andrzej Gołakowiak. Mówił o tych pesymistach w Sejmie. Ja też jeżdżę czasami po Polsce i trafiam też do Sejmu. Muszę Państwu powiedzieć, że atmosfera na Titaniku była bardziej optymistyczna niż w Sejmie Polskim. Bo tam przynajmniej niektórzy próbowali się ratować. Oni siedzą, toną i cały czas powtarzają, że nic się nie da zrobić. Coś da się zrobić. To oczywiście wymaga ciężkiej pracy i takiej żmudnej, powolnej i oddolnej. Dlatego my pracujemy w całej Polsce pod hasłem Godzina dla Polski. Organizujemy podobne konwencje jak ta. One są ważne dla ludzi. Nie dla mediów tylko, ale ważne są dla ludzi. Byliśmy już, pan minister mnie poprawi, jeśli pomylę. W Krakowie, Gliwicach, Opolu, Kielcach, Rzeszowie, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu. Dzisiaj Toruń, jutro jesteśmy w Poznaniu. Lubię zgubiłem. Połowa drogi między Zieloną Górą a Gorzowem. Wychodzi na to, że Toruń jest dychą, czyli strzał w dziesiątkę dzisiaj w Toruniu. Co robimy? Organizujemy się. Powiedziałem o tym, że jeździmy, organizujemy konwencje. Po konwencjach zwykle są spotkania, które są takimi spotkaniami technicznymi. Bo jedno to jest wygłosić programowe tezy, a drugie spróbować te tezy przełożyć potem na troskę dnia codziennego. Ludzie się poznają, wymieniają się doświadczeniami. Potem przygotowujemy cele, które chcemy wspólnie zrealizować. Do tego służy nam portal Jedna Godzina dla Polski. To jest część wirtualna naszej akcji. I do tego służą nam koordynatorzy regionalni. W każdym z województw w Polsce został powołany już przynajmniej jeden, a tak naprawdę to powinien powiedzieć, że kilkunastu, bo jest jeden koordynator regionalny na całe województwo i powoływani są przez niego z kolei koordynatorzy lokalni w różnym szyku, w zależności od wolności, którą realizuje koordynator regionalny. Oni z kolei spotykają się dalej z ludźmi, blisko ludzi. Blisko ludzi, bo tylko ludzie mogą nam powiedzieć, co naprawdę chcemy zmienić.
Ja teraz nie blefuję, to mogę powiedzieć z ręką na sercu, że Jarosław Gowin jest typem polityka, który nie wymyśla, tylko słucha. W dużo większym stopniu słucha. Bo nie da się wymyślić ani w Krakowie, ani w Warszawie tego, co trzeba zmienić w Toruniu. I jeśli nie będziemy się organizować w całej Polsce, a potem oczywiście pójdziemy na Warszawę. Idziemy na Warszawę po to, żeby im powiedzieć, co trzeba zmienić w całej Polsce i w samej Warszawie. Pójdziemy, bo będziemy mieli, wbrew temu, co mówią pesymiści, będziemy mieli struktury, bo już je mamy, będziemy mieli lidera, albo dokładnie już mamy lidera i to lidera, która ma dwie ważne cechy, które dla ludzi takich jak ja, którzy dopiero chcieli się angażować w politykę, są istotne. Te cechy to po pierwsze jest odwaga i wiarygodność. Odwaga do tego, żeby być wiernym zasadom, które uznaje się w polityce za ważne, nawet wtedy, gdy trzeba za to zapłacić cenę polityczną. Ta cena polityczna krótkoterminowo jest wysoka, ale ona potem daje duże korzyści i to nie tylko tym politykom, którzy są wierni, tylko co najistotniejsze tym politykom, którzy chcą coś zrobić dla Polski. Tak przy okazji pomyślałem sobie, że to strasznie smutne jest, że można przenieść działalność gospodarczą z Torunia do Londynu czy do Wielkiej Brytanii. Może gdyby tak się dało przenieść tych 300 posłów z tej Warszawy do Londynu, niech tam oni tym optymizmem Londyńczyków zarażają, to już będzie 3 razy lepiej od razu. Mam więc do Państwa 3 drobne prośby. Pierwsza z nich, to jeśli ktoś z Was jeszcze nie zarejestrował się na portalu 1 godzina dla Polski, to proszę zarejestrujcie się, bo w ten sposób będziecie w naszych bazach i będziecie na bieżąco informowani o tym, co robimy. O tym, że traktujemy poważnie tę komunikację, świadczy to, że pierwsi ludzie, którzy dowiedzieli się o wystąpieniu Jarosława Gowina z Platformy Obywatelskiej, to byli ludzie, którzy byli zarejestrowani w naszych newsletterach. Do nich pół godziny przed konferencją prasową wysłaliśmy filmik, na którym Jarosław Gowin powiedział, że wychodzi z Platformy Obywatelskiej. I tak będziemy robić dalej. Będziecie pierwsi, TVN patrzy, nawet przed TVN24. Będziecie wiedzieli, będziecie mieli newsa nawet przed dziennikarzami. Dziennikarze do Was przychodzić, powiedz ty nie chcę. Też się zarejestruje. Też się, oni już tam są od dawna zarejestrowani. Więc to jest też pewien symboliczny moment, że my chcemy się komunikować wprost, dlatego ten portal jest taki ważny, ale wiemy, że wirtualna rzeczywistość to nie jest klucz do sukcesu. Konkretni ludzie to jest to, co jest najistotniejsze. Dlatego druga prośba, spotkajcie się, porozmawiajcie, nawiążcie kontakt z koordynatorami i regionalnymi, i lokalnymi, których zresztą za chwilę Państwu przedstawię. I trzecia rzecz, no to już tej lokalności nie może być tak dużo. Trzeba w końcu tych pesymistów z tego Sejmu wygonić. Najbliższy czas wietrzenia za 2 lata, ale pracę trzeba zacząć już dzisiaj, dlatego w połowie grudnia, dokładniej na początku grudnia spotykamy się, nawet w pierwszej połowie grudnia, musimy, mogę powiedzieć kiedy? Nie, jeszcze nie. To już taka tajemnica, być efekt zaskoczenia, myślę, że mi się żuda jakiegoś nie zespołu. W pierwszej połowie grudnia spotykamy się wszyscy w Warszawie, żeby pokazać, że mamy struktury, mamy ludzi, mamy program. Proszę Państwa, nawet mamy już sukcesy w pozyskiwaniu funduszy, bo tydzień temu odpaliliśmy i mamy też fundusze. Więc naprawdę może być w Polsce lepiej. I teraz powiedziałem o tym wcześniej, koordynatorzy. Pani Iwona Michałek, przepraszam, i pan Andrzej Warkowicz. Tak jest. Tak. Iwona Michałek, koordynator regionalny na region Toruńsko-Włocławski. Proszę Państwa, spotkamy się niedługo, na urodzinach macie datę najbliższego spotkania. Ja już mam wokół siebie grupę, która jest zaangażowana. To dzięki nim to spotkanie dzisiejsze tutaj się właśnie mogło odbyć, więc bardzo Państwa zapraszam. Andrzej Walkowiak, część regionu kujawsko-pomorskiego zachodnia, czyli okręg wyborczy bydgoski, bydgosko-inowrocławski. Też jesteśmy po spotkaniach, mamy już pierwszych koordynatorów lokalnych, za chwilę też ich przedstawimy. Zachęcam do kontaktu i do codziennej aktywności, bo dużo pracy przed nami. I tak, chciałam zaprosić przedstawić Państwu koordynatorów, którzy już działają lokalnie. A mianowicie koordynator na powiat włocławski i miasto Włocławek, Wojciech Prokopowicz. Zapraszam.
przedsiębiorca, działacz sportowy. Zapraszam również koordynatora na miasto Toruń i powiat toruński, Dariusza Mądrzejewskiego. Zapraszam. Przedsiębiorca, sędzia piłkarski i zawodnik również, tak? I jeszcze zapraszam koordynatora na powiat Aleksandrowski, Radziejowski, Marka Kuszyńskiego. Zapraszam. Pan Marek Kuszyński jest pełnomocnikiem republikanów na województwo. Pracuje w Ciechocinku, ale działa w całym województwie kujawsko-pomorskim. Ja ze swojej strony zapraszam Dariusza Laskowskiego, pełnomocnika bydgoskiego i powiatu bydgoskiego, z wykształcenia historyk, ekonomista, z zawodu urzędnik skarbowy. Ale to bardzo. Potem po ich pracy przychodzą o godzinie 6, tak? Rano niektórych. Oni o 5, tak? I szanowni państwo, nie będę już przedstawiał szczegółowo. Pan Grzegorz Roszak, pełnomocnik powiatu inowrocławskiego. Ja chciałabym zaprosić pana Dariusza Pudełko. Czy jest pan Dariusz Pudełko? No, miał dojechać, miał problemy po drodze. Pełnomocnik na powiat brodnicki, miasto Brodnica. No nie dojechał, ale jest też taka osoba. Drodzy państwo, tak jak powiedział Piotr Gardziński, w pierwszej połowie grudnia spotkamy się w Warszawie. Mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy. Serdecznie was zapraszam, bo tam będziemy po pierwsze chcieli pokazać naszą siłę. Będziemy chcieli pokazać, jak wielu nas jest i jak wspaniali jesteśmy. O tu na sali jest wielu wspaniałych ludzi, pełnych aktywności, pełnych patriotyzmu, woli do działania, do zmieniania Polski. Po drugie, tam w Warszawie będziemy musieli podjąć wspólne decyzje, te dotyczące naszej przyszłości politycznej. Będziemy musieli zdecydować, czy pozostajemy ruchem społecznym, czy wyłaniamy z siebie reprezentację polityczną. Trwa taka ankieta na portalu jednagodzina.pl. Jeżeli ktoś z państwa nie wypełnił tej ankiety, to też do tego serdecznie zapraszam. Będziemy decydować, czy wystawiamy listę do Parlamentu Europejskiego, czy wystawiamy listy samorządowe. Więc ważne, żebyście wszyscy tam byli. Drodzy przyjaciele, ja jeszcze raz poproszę tutaj na scenę te osoby, które zabierały głos. Poproszę na scenę pana Piotra Lejzera, więc pan panie Piotrze, zapraszam serdecznie. Pana Macieja Karta, panią Katarzynę Błądek, Grzesiek Groszek już jest z nami, pan minister Mojżeszowicz, zapraszam panie ministrze. Bo to jest taki moment, że gdy spotykają się Polacy, to dobrze jest, gdy ze sobą rozmawiają. Tak jak my dzisiaj tutaj ze sobą rozmawiamy. Ale każde takie spotkanie Polaków powinno się zakończyć pewnymi dźwiękami.